mówią, że najpierw był Hemar, a później był Młynarski, Przybora. I długo, długo nic. Pozostaje 100 okazji przegapionych. Bardzo cieszę się, że spotkałem coś takiego w życiu jak spotkanie tak niesamowitego osobowościowo człowieka, jakim był Wojtek Młynarski. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze... To mój najważniejszy autor. Wiele mu zawdzięczam. Rana, odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmieci. Był mistrzem polskiej piosenki. Potrafił w kilku słowach opisać duszę człowieka, wyłapać jego słabości i marzenia. W sumie napisał około 3500 piosenek. Wiele z nich, jak Jeszcze w zielone gramy, Jesteśmy na wczasach czy Niedziela na głównym, przeszło do historii. W czasach, kiedy w dowodach osobistych istniała rubryka zawód, Wojciech Młynarski miał w niej wpisane literat. Był wirtuozem słowa. Jego teksty, choć sam tak o nich nie mówił, nazywane są poezją. 26 marca 2023 roku obchodziłby 82. urodziny. Znajdujemy się właśnie na ulicy Lwowskiej, na Śródmieściu Warszawy. To jest bardzo specyficzne miejsce w życiu Wojciecha Młynarskiego, ponieważ codziennie przechadzał się tędy regularnie o tej samej porze na obiad ze swojego mieszkania do baru Przysmak. Jest tutaj na budynku zainstalowana tablica. W tym domu żył i tworzył Wojciech Młynarski, poeta, reżyser, satyryk, artysta kabaretowy, autor tekstów, piosenek i libret, tłumacz, jeden z najwybitniejszych autorów w powojennej historii piosenki oraz kabaretu literackiego w Polsce. Był wykonawcą własnych piosenek i pisał dla innych niezapomniane przeboje. Nazywał siebie tekściarzem, warszawiak, wieszcz polskiej piosenki. Piosenki twe mam śpiewać chęć kolejne lat 25. Więc o poranku czy przed snem, kolego, pisz dla, tu nie wyrażę, co jest. Mój przyjaciel, także członek Zakru, Jerzy Derfel. Wojtka, tak mi się wydaje, że ja znam od zawsze. No. Jak wtedy w Opolu poznaliśmy się, od tego czasu w zasadzie zacząłem mu akompaniować. Najpierw mu akompaniował Janusz Cent. Wpadł do mnie facet o wczesnej porze, miał jasne oko. Był człowiekiem wielu talentów, natomiast to, co było w nim najlepsze, to umiejętność pisania tekstów. On twierdził, że on nie był poetą. On twierdził, że był autorem tekstów, że był tekściarzem. Na przykład jestem przekonany, czy ty w tej chwili podczas tego koncertu, tam przy stoliku, nie piszesz jakiejś kolejnej piosenki. To jest możliwe pod jednym tylko warunkiem, że ty mnie do tego, bracie, zmusiłeś i że śpiewać będzie Ala Majeska. Jak mogę inaczej wspominać Wojciecha Młynarskiego, jak nie z wdzięcznością w ogóle, że zdarzyło mi się, że na mojej drodze zawodowej ja stanęłam na drodze Wojciecha Młynarskiego, bo oczywiście, bo takich jak ja, to miał tam na tej drodze ho, 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 dziesiątki. Jeszcześ tam Żagiel Bieli odkrył już nieznaną Wielki Targ. To nie wiem po latach, jakie byłoby moje miejsce i pozycja na tej jakiejś scenie estradowej. Jeszcze się tam Żagiel Bieli, chłopców, którzy odpłynęli. Miałam to szczęście, że mogłam zaśpiewać jego dwa teksty. Pierwszy bardzo wyrazisty i taki, który się dał zapamiętać jako utwór, także muzyczny. To w czasie, kiedy śpiewałam z zespołem ABC, byłam bardzo młodą dziewczyną. Czekam tu. Drugi utwór to Kup bilet powrotny. Są zawiadowcy. Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz. Jednak a treść nieodmiennie pobrzmiewa w mojej piosence. Pierwszy przykład Lepszy brzegu, Ogrzej mnie. Napisał taką piosenkę kiedyś dla Krysi Jandy, potem rozsławił to Michał Bajor. To jest po prostu ewidentnie poetycki tekst. Można powiedzieć, że to jest tekst do piosenki, owszem, ale to jest tekst z elementami na pewno poezji. Tak pięknej poezji, że jak dostałem ten tekst, to się bałem, że go skalam tym, co napiszę. Bałem się, że po prostu, że napiszę muzykę, która nie odda ćwierci tego, co on zawarł w tym tekście. Wojtek Młynarski mógł być polskim kandydatem do literackiej Nagrody Nobla. Zwłaszcza, że jest taki przykład. Bob Dylan, amerykański piosenkarz,
który właśnie za teksty, za stworzenie tej typowo amerykańskiej literatury, która opisuje życie narodu, otrzymał taką nagrodę. Na to samo dokładnie robi Wojciech Młynarski. Życie społeczeństwa, życie narodu opisywał w takiej ilości pieśni. Utworów było wiele, bo ja nagrałam nawet płytę autorską Kocz Młynarski, 1988 rok chyba wydana była. I tam są te wszystkie bardzo ważne piosenki właśnie, i Marsz Samotnych Kobiet, Wielki Targ, i Smutne do widzienia, i jeszcze tam Żagiel Bieli, dla Nowej Miłości, i Nagrodzone, i Nienagrodzone. Ale jest tam szczególna piosenka. Są piosenki intelektualne, które gardzą szarą prozą dnia. Piosenki, z których się żyje. To jest taka piosenka, takie credo, credo estradowca, który to dojeżdża do swojej publiczności, bo my estradowcy dojeżdżamy do swojej publiczności. Te ciemne okulary o świcie i tak dalej, te rekwizyty ujął Wojtek w tej piosence przepięknej, więc to jest niezwykle ważna piosenka. Z pół świata zwiedziłem z nim, łącznie z Arabią Saudyjską, gdzie byliśmy. Byliśmy w Kuwejcie, byliśmy w Ameryce kilka razy, byliśmy w Londynie. No w ogóle tam, gdzie on wyjeżdżał, to ja po prostu z nim jechałem. Czekam tu. Zaśpiewałam w Opolu na festiwalu, ale potem jeszcze był taki koncert, w którym to miałam ogromną przyjemność i zaszczyt, że Wojciech Młynarski zaśpiewał razem ze mną ten utwór. Wyszedł na scenę i to było dla mnie ogromne przeżycie i takie wzruszenie, bo on był niezwykle sympatyczną też osobą i budził taką radość spotkania z nim. I pamiętam, że Wojtek śpiewał Lato było niby dzban, a ja śpiewam, a ja wciąż czekam tu, czekam tu. I potem, kiedy już piosenka się skończyła, Wojciech wyszedł i wrócił po chwilę z piękną, czerwoną różą. Że na ciebie, że na ciebie. Miałem na przykład propozycję ze Stanów Zjednoczonych, żeby pojechać z grupą rozrywkową z Polski. Tam była i Rena Rolska, i Kunicka, i Połomski. To ja odmówiłem, dlatego że miałem w Lublinie z Wojtkiem. Jak on gulgocia tam koncertowo, jak oponentów w puch i prach kruszy. Spotkanie ze Skaldami. Kiedy weszli do studia, mieli ładną melodię, ale nie mieli tekstu. I Wojtek usiadł i w ciągu, nie wiem, 40 minut w studio napisał od razu tę piosenkę i oni weszli do studia i to nagrali. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Ta piosenka Skaldów. Wstawał bardzo wcześnie rano, jeżeli wpadł mu jakiś świetny pomysł do głowy, to nie bał się zadzwonić do mnie na przykład o 7 rano, oznajmiając mi, że mam fantastyczny pomysł i czytając mi jakieś tam teksty, są świetne oczywiście, to ja musiałem natychmiast oceniać, a byłem bardzo zaspany. Polskę idziemy, drodzy panowie, Polskę idziemy. Wiesław Gołas, no i to było świetne. Zewą Bem na przykład ocierał się o jazzowe tematy. Znał wszystkie swoje teksty, które napisał kiedykolwiek, łącznie z pierwszymi wersjami, z przeróbkami, z tym, co mu ktoś tam uciął, ktoś dopisał, ktoś zapomniał, wszystko pamiętał. To się w jego przypadku, jak w przypadku wielu takich genialnych jednostek, to nie było za darmo, bo to było po prostu okupione wielkim bólem, cierpieniem jego samego i też jego otoczenia po prostu. Dlatego, że on stawiał twórczość na pierwszym miejscu. Świecę ludziom, co malują napis. Pomożemy! Ojciec pisał piosenki dla siebie najpierw, ale bardzo szybko potem zaczął pisać dla innych. A potem zaczął się zajmować teatrem, głównie teatrem muzycznym. To znaczy pisał musicale, to znaczy robił spektakle muzyczne, pisał libretta i dosyć szybko również zaczął zajmować się tłumaczeniami. Wszystkie filharmonie w Polsce oblecieliśmy. Był okres, gdzie filharmonia szczyciła się tym, że prócz muzyki tak zwanej poważnej gra jeszcze muzykę rozrywkową. Jego autorytetem i takim idolem młodości był Brel, właśnie Jacques Brel.
którego tłumaczył, w którego stylu pisał też dużo piosenek bardzo. I na przykład w latach 80. w Teatrze Ateneum powstały dwa takie spektakle, Brel, a później Wysocki. Obydwa te spektakle były po prostu grane przez lata. Naprawdę to były wielkie rzeczy. Napisaliśmy musical pod tytułem Wesołego Poprzedniego Dnia. Napisaliśmy Nędzę Uszczęśliwioną, drugą część do opery. Libretto Wojtek napisał, ja muzykę. Ja pamiętam doskonale jeden z pierwszych spektakli Hemar, piosenki i wiersze. To się odbywało na takiej małej scence na dole w starym budynku Ateneum, która zresztą teraz jest jego imienia, czyli Młynarskiego. I to było święto. Tam byli ludzie z czasów Hemara, pamiętający Hemara. Tam była Mira Zimińska w pierwszym rzędzie siedziała. Życzę bezczelnie dobrej zabawy. To jest takie połączenie, wie pani, mądrości, ogromnej mądrości, inteligencji, ale z prostotą. Prostotą przekazu, prostotą kontaktu. I on był normalny, kochał, miał dobre, święte kontakty z ludźmi. On odpowiedział, proszę pani, bo to jest takie ładne, że za szybko przeleci. No. Ogrzej mnie. W roku 2010 wyszła płyta Młynarski Place Młynarski. Postanowiłem zinterpretować kilka piosenek ojca, takich najbliższych mi. Stworzyłem zespół taki większy, który się odnosił do takiej tradycji czy estetyki właśnie lat 60. Trochę dancingowej i tak dalej. No i wybrałem piosenki, które znałem od początku, takie najbliższe. I razem z Gabą Kulką, wybitną absolutnie artystką, zrobiliśmy taką płytę i ojciec zgodził się zaśpiewać po prostu refren jednej z piosenek Szara Kolęda. Bo gdy zcichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już. Zostawił mi wolną rękę, co też jest bardzo dla mnie symboliczne i ważne, dlatego że wiem, że ojciec był bardzo bezkompromisowy w realizowaniu swoich planów. Gdy nas widzisz, czemu wołasz SOS? Na nasz widok SOS, raz, dwa, trzy, SOS. To był głośny koncert, taki ukoronowanie jakby kariery trójki takich twórców, a taka wybitna trójka była. Agnieszka Osiecka, Wojtek Młynarski, Jonasz Kofta. I oni zrobili właśnie koncert w Opolu, ktoś im to zorganizował, Nastroje to się nazywało. No i każdy te swoje przeboje lansował, łączyli to dowcipną konferansjerką. Panie Agnieszko, czy mógłbym prosić w tango? Ależ młody człowieku, na co pan sobie pozwala? Pamiętam taką scenę, jak idziemy tutaj przez pasy, przez plac, wyszliśmy z mieszkania. No byłem koło matury i powiedziałem, no dobrze, ale przecież nie zmienisz świata. A on mi powiedział, zmienię. Właśnie, że zmienię. I to mi utkwiło bardzo w pamięć. Rozpiętość talentu. Tylko dziękować Bogu za takiego Wojciecha Młynarskiego. Wojtek Młynarski właśnie tyle otrzymał i tyle dał. Nie zmarnował talentów. Wcale nie przesadzam, jak powiem, że on był geniusz. I wiem, że już takiego drugiego na razie nie mamy. Że można było powiedzieć, że geniusz. A o nim na pewno. Jeszcze w zielone gramy. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany, tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. To jest jego motto. On zawsze to podkreślał, że tak właśnie trzeba myśleć i tak właśnie trzeba żyć. Nie boją jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa.